bang, bang, bang. Z daleka słychać krzyki, nie podnoś górę rąk, pulsu w rytm muzyki. Muzyka reggae to nie to chyba, do którego wychodzi polski olbrzym Mariusz Wach. Witam serdecznie Mariusza, który z dalekiego Memphis będzie do nas mówił. Witam serdecznie, Mariusz. Witam serdecznie, ale może kiedyś wyjdę do reggae. Tak? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Mariusz, powiedz mi tak, przede wszystkim dziękuję ci za cudowne święta, za fantastyczną Wigilię. Przesympatycznie. Bardzo, bardzo dziękuję. No i tak było chwila taka odprężenia, troszeczkę świątecznie i nagle w Polski ten tradycyjny drugi dzień świąt, ty już zostałeś odstawiony. No niejako na pastwę losu, porzucony do Memphis, ale słyszę, że się odnajdujesz. Opowiedz mi, co dzieje się aktualnie w twoim życiu, jak wyglądają twoje treningi, jak przebiegają, bo to troszeczkę wyciska się z ciebie siódme poty, z tego co wiem. Dokładnie, to już wiesz, dawno tak ciężko nie trenowałem jak teraz. Dwa razy dziennie treningi, dwa razy, wiesz, raz dziennie siłownia, codziennie o 10 rano. To jest trener, mam trenera takiego od koszykówki. Halo? Jestem. A później, słuchaj, bo później, wiesz, słuchacze i przede wszystkim czytelnicy Boxer.org mówią mi, że ja nie dopuszczam do głosu, że sam odpowiadam na pytania. Ja się wyłączyłem, ty mówisz. Cisza tam z drugiej strony. No dobrze, dawaj. Wiesz, dwa razy dziennie treningi, trening siłowny rano o 10, drugi trening po południu z Michaelem Momorenem. Naprawdę pierwsze dni to było naprawdę bardzo ciężkie. Miałem tutaj taki na siłowni, przechodziłem test, na co mnie stać, ile tam potrafię znieść na tej siłowni. Wszystkie obliczenia ten trener właśnie porobił mi, tkankę tłuszczową, wagę, wzrost. No i dostosował to wszystko do jakiegoś tam cyklu treningowego. No i będziemy dążyli do jak najlepszej opcji dla mnie. I to jest zupełnie indywidualne i z tego, Mariusz, co opowiadasz, dokładnie. Wcześniej w twojej karierze nie spotkało cię chyba tego typu wyróżnienie. Teraz naprawdę tak czuję, że tak profesjonalnie podchodzą tutaj do tego, do mojego boksowania, że się przykładają, nie ma, wiesz, jest godzina 10, trening to godzina 10, jestem na treningu, już rozgrzewkę prowadzę o godzinie 10. Bardzo profesjonalnie, bardzo mi się to podoba. No i Mariusz, tak naprawdę, słuchaj, chyba rzeczywiście zajęło ci troszeczkę, mówiąc o godzinach, bo zacząłeś treningi od poniedziałku, dzisiaj mamy środę. Wczoraj, kiedy rozmawiałem z tobą wieczorem, już byłeś zupełnie inny, bardzo optymistycznie nastawiony, zapomniałeś o całym świecie i obiecałeś wszystkim kibicom, że 19 lutego pojawisz się w ringu potrójnie większy od Arnolda Schwarzeneggera, grający w filmie Conan Barbarzyńca. O mówiłem wczoraj. O, przepraszam. Przepraszam, nie, może wiesz, to nie takie treningi właśnie nie robimy, żeby powiększyć moją masę, tylko żeby zrzucić trochę tą tkankę tłuszczową i tą tkankę tłuszczową przerobić na mięśnie, to wiesz, to będzie takie, powinien być suchy mięsień, wszystkie mięśnie powinny być, wiesz, wypukrone, wyrzeźbione, wiesz, i wiesz, dużo pracujemy nad dynamiką, nad nogami, wiesz, po schodach biegania, różne przeskoki, wyskoki, wiesz, z hantelkami, taką siłą dynamiczną też, wiesz, nóg pracuję bardzo dużo. Rozumiem, ale powiedz mi, to są zupełnie chyba inne cykliczne ćwiczenia, które wykonujesz. Tak, z paroma rzeczami się pierwszy raz spotkałem, wiesz, ciężko, wiesz, pierwszy raz mi pokazali jakieś ćwiczenie, to ciężko by było skoordynować ten ruch, ale za drugim razem, za trzecim już wszystko, wiesz, mówię, że dobrze, że coraz lepiej, wiesz, i wchodzę w ten ich cykl, nie? Każdym dniem jest coraz lepiej. I słuchaj, słyszałem również, że jedzenie, odpowiednia dieta, że tutaj naprawdę nawet twój nowy trener zwraca uwagę na to, co jesz. Michael, tu wiesz, Michael dobiera wszystkie, całe jedzenie, on jest dobrym kucharzem i wiesz, i on wszystko, wiesz, jak obiad jakiś zamawiamy, czy on robi, to wszystko, wiesz, on zdaje się na jego gust, na jego, wiesz, na jego doświadczenie zawodnicze, wiesz, i on wie, co dla mnie jest dobre. Mariusz, a powiedz tak prywatnie, bo to ty jesteś teraz już skazany na niego. Mówiono o tym niestworzonym... Albo na mnie.
Albo on na ciebie, dokładnie. Niestworzone historie krążą o Michaelu, który no Michael, że ciężki człowiek. Ty jakoś, nie wiem, czuć taki pozytywny klimat w twoim głosie. To nawet z początki, to wiesz, tak jeszcze może tak, jeszcze tak nie odczuwam tego, nie, ale na pewno ma swoje jakieś tam swoje założenia, jak powinienem boksować i do tego dąży, wiesz, i zupełnie mnie staramy się przestawić, wiesz, z tego boksu europejskiego, wiesz, inaczej ustawienie nóg, tak. Inaczej, wiesz, ręce chodzą, wiesz, ma swoją wizję, wiesz, mojego boksowania i do tego, wiesz, na każdym treningu poprawiam, jest, wiesz, mi się wydaje, że już jest dobrze, on mówi, że nie jest dobrze, żebym, wiesz, poprawił się, żebym popatrzył się tam w lustro, żebym, wiesz, poprawił całe ciało, nie? Mm-hmm. Na razie, wiesz, żadnych takich, kurczę, spięć jeszcze nie było, nie? Całkiem sympatyczny, wiesz, chłop, nie? Rozumiem. A powiedz mi jeszcze tylko na koniec, bo mam tutaj obawy i ci, wiesz, sceptycy, którzy będą znowu komentować różne w różnych wypowiedziach, zapewne zwrócą uwagę, że obawiamy się tak wspólnie z wszystkimi czytelnikami boxer.org, że możesz zapomnieć języka polskiego. Że kiedy będziemy następnym razem z tobą... Bardziej mogą się obawiać, że się nie nauczę tego angielskiego. Zła odpowiedź. No, tutaj z polskiego to na pewno, to wiesz, jak niektórzy przyjeżdżają do Stanów, to wiesz, od razu zapominają polskiego, nie? Mm. Ale ja nie, wiesz, próbuję się uczyć tego angielskiego. Mam tutaj takiego kolegę, już poznałem, który mi pomagał, wiesz, właśnie w różnych takich sprawach, gdzie mnie podszkala, uczy mnie, wiesz, do szkoły jestem angielskim, nie? Bo świetnie. Ja jestem noga z angielskiego. Jaka i, tam noga? Od podstaw się uczę tego wszystkiego. No i bardzo dobrze, ale my nie mówimy, słuchaj, po angielsku. Mariusz, zacznijmy od tego, my mówimy... Całe szczęście. Po amerykańsku, to jest zupełnie inny język, my mówimy językiem getta, czyli slangiem, i jest to prosty język, tak. I obiecuję ci, że w lutym będziemy gadać jak yo, what's up? No. Mam taką nadzieję. Mariusz, szybciutko, bo to już goni czas. Powiedz mi o swojej ulubionej wyższej szkole bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego w Krakowie. W skrócie brzmi to przepięknie. Ateiron. Powiedz mi dokładnie, błyskawicznie, co to jest i jak bardzo jesteś związany z tą szkołą. Oczywiście już chodzę na drugi rok do tej uczelni. Chciałem Juliusza Piwowarskiego, założyciela tej uczelni, który mi tam dużo pomaga. Chciałem pozdrowić również wszystkich kolegów, znajomych ze studiów. I naprawdę te studia bardzo mi dużo dają na przyszłość. Już jeżeli jakiś tam będę miał start z jakąś pracą, będę już myślę o jakiejś tam pracy, założenie jakiejś firmy ochroniarskiej na przykład, które mi, wiesz, ta szkoła mi umożliwia to. Rozumiem. Ja liczę również na to, że nie zapomnisz o mnie i jak już otworzysz tą firmę, to będę mógł również pracować dla ciebie, tak? Będziesz głównym bodyguardem tam. Bardzo dziękuję, będę osobistym twoim. Dobrze. Super, słuchaj, i oczywiście ciebie pozdrawia całe tutaj wschodnie wybrzeże, cała metropolia i oczywiście już ostatnie momenty przed żegnaniem tego starego roku, a już za moment spotkamy się w nowym. Ostatnie słowo należy do ciebie. Dokładnie, chciałbym pozdrowić na pierwszym miejscu swoją narzeczoną, swojego synka. Chciałem pozdrowić również Mariusza Kołodzieja, który mi tu bardzo dużo w Stanach pomógł. Adama Skarżyńskiego chciałem pozdrowić, wszystkich sympatyków boksu właśnie w Nowym Jorku, w tej metropolii nowojorskiej, wszystkich sympatyków w Polsce, którzy trzymają za mnie kciuki, nie tylko, ale którzy się interesują boksem. Chciałbym życzyć im wszystkiego najlepszego i szczęśliwego nowego roku, żeby ten rok 2011 był troszkę lepszy od tego 2010. I tutaj wszystkich serdecznie. Całkowicie trzymamy kciuki i wierzymy w to, że dla polskiego olbrzyma będzie to wyjątkowy rok, a do usłyszenia już w nowym roku i przypominam wam, że do zobaczenia z Mariuszem na pewno 19 lutego w Essex County College, Newark, New Jersey. Serdeczności, Mariusz, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i zapraszam na walkę.